momencie. Dobra, właściwie mamy tutaj wszystko rozstawione z tego, co pamiętam. Mamy trochę mało siły ludzkiej, więc nie będziemy produkować armii. Zbieramy nasze siły. A teraz tak, tutaj muszę sobie naprodukować tych wasali. O, Frankonia? Co mi tutaj stanęło we Frankonii? O, proszę. Lanskański idzie dalej. A dlaczego on stanął we Frankonii? Nie rozumiem tego w ogóle. No ale dobra, no, nie powinno być tutaj problemów. Dobra, badania królewskie ma już jest. Szwecja. A kiedy Polska? Litwa ma duży wpływ papieski. Chyba dlatego, że jest zdecentralizowana, nie wiem. Która armia znowu do Frankonii? Ja pierdolę, co jest? Dobra. Coś się po prostu zmieniło w zakresie... O! Możliwe, dobra. Super! Dobra, mamy wasala. Tutaj królewski bariarz, bardzo prawdopodobne. Dobra, świetnie. RSQR. Bratysława 15. Dobra. Od razu. A, tylko że tutaj już wszystko jest obstawione. W dupę mać. No właściwie nie mam na co liczyć. Zobaczmy w ogóle. Aha, prośba o pokój. Dobra. A nie, oni tutaj mają 9 jednostek, czyli... No dobra, można ich trochę skopać im dupska. Reszta się ustawi w Bratysławie, to jest 14 jednostek, to się nic nie dzieje. Tu jest komplet. Dobra, lecimy z klimatem. Zaproponuj pasterizację. Mało prawdopodobne. Ale myślę, że się uda. Ewentualnie troszkę popracujemy. Aha, tylko że... Dobra, to jeżeli jest mało prawdopodobne... Bratysława... Aha, dobra. Informacja... Dobra, pasuje. O Jezus, dobra. Źlota Orda. O, Brandenburgia tu idzie, a dlaczego? A nieważne. Dziwne, że oni się tutaj tak skutecznie bronią. Ale trudno, Landskroński pójdzie im z odsieczą. Czy ja mogę cały czas... Nie mogę fabrykować szoszczy. Szkoda, bardzo by mi się przydała teraz Unia z Węgrami. Oni są słabi, nie opłaca się ich anektować. Ani zabierać im tych marnych prowincji, chociaż ten banat Transylwania, no Transylwania jeszcze nie jest taka zła. No i ten Sopron, bo to jednak zboże, no stolica to wiadomo, ale... Karpaty trochę pasują jakby, jeżeli chodzi o układ. Kurde, nie włączy mnie, wystartowałem czasu. Oj, znowu to samo, dobra. Dobra, może tutaj sobie jeszcze chwilę łyknę. Kurde. Regencja, regent.
Wygrana. Czemu kurwa tutaj jest regencja? Tego nie rozumiem. Dobra, ale jeżeli tak... Zobaczmy tą prośbę o pokój. Przyjmą! Dobra, to zażądamy Deninę. Nie przyjmą żadnej takiej propozycji. Uznaj porażkę, nie przyjmą. No tutaj oni sobie kontrolują. Dobra, nie ma sensu. Wracamy, tym bardziej, że za chwilę będziemy mieli na głowie Złotą Ordę. O ile szybko się nie skończy. A tutaj tak, a tutaj zrobimy po prostu... No nie ma sensu, bo oni rozbiorą te... Aha, tylko że... No właśnie, czy to na pewno mi się opłaca? No w sumie nie, w sumie mogę trochę poczekać. Tutaj wygląda, jakby Mołdawia kontrolowała to oblężenie. Tutaj z kolei... Węgrzy odbijają, Węgrzy i Bawarowie odbijają. Wenecja, Węgry, Akwileja, Korfu. No właściwie możemy trochę poobserwować. Tutaj tak, jak to mamy? 7, 8. Możemy sobie rozstawić wojska. Tak też zrobimy chyba. Sobie je rozstawimy. Dobra. Bach. To jest duży limit zapasów, ale to nic, oni sobie tam poradzą. Aha, tutaj, dobra, bo tutaj, nie, tutaj jeszcze w końcu nie wypowiadałem prośby o pokój, więc mogę spróbować. Aha, mam znowu królewskie mariaże, więc nie zapłacę im. Dobra, mam zbrojownię. Mógłbym jeszcze jedną wybudować. Tak, bo tutaj wszędzie są, nawet w Lublinie jest, a w Rusi nie ma. No to trzeba w Rusi... O, konstabla tutaj też nie ma. Nawet nie wiedziałem. Zobaczmy. Aha, bo w ogóle we Frankonii nie ma konstabla. Tutaj to jest dopiero potrzebne. Bo tutaj jest, kurde, spory podatek. Znaczy, na razie dość mały, ale to się zmieni z czasem. Kapustka jest potrzebna. Tutaj się jeszcze upewnimy, że nie ma zużycia. Dobra. Okej. Raczej nieprawdopodobne. No wkurzają mnie. Ale właściwie to raczej dlaczego miałbym nie spróbować? Odrzuca. Dobra, trudno. Teraz odrzucają. Później będą prosić o litość. Oczywiście mogę wszystkich wezwać do broni, dlaczego by nie? Oni są już u broni, oni są... Aha! Czyli wszyscy jakby weszli w wojnę, tylko nie... dobra. Dobra, no to zbieramy dwóch... Nie, mi chodziło o wojnę... A! Zaraz, czyli... Panie wojny, Boże, ale to jest śmieszne. Rozejm ze Złota Orda. Dobra, jak zaanektuję Mołdawię, to wtedy oni się nie będą mogli z tego wykaraskać, ale to mi na razie nawet pasuje. Lecimy. Kurde, no mało prawdopodobne, że coś z tego wyciągnę. Ale jest prawdopodobne. Wyczerpanie wojną mi, no właściwie spada. Tutaj jest wszystko pod kontrolą. No,
dobra, zostawmy to tak jak jest. Zostawmy to tak jak jest. Właściwie na ten moment nic nie tracę na tym, że ta wojna trwa. O, właściwie to ja chyba mogę już wypowiedzieć... aha. No, jeszcze nie mogę wypowiadać wojen. Więc cóż mi tu szkodzi? A, w ogóle jak tam... on zaraz obejmie władzę, to nawet poniekąd jest lepiej, bo będę mógł więcej królewskich mariaży zaogarnąć. Dyplomacja słaba, ale i tak jest do... Teraz czaję. Muszę tutaj porobić jeszcze takie rzeczy. Co też mi właściwie pasuje. Dobra, Mecklenburgia. Aha, tu już mam wpływy, tu już mam wpływy. Tu nie mam wpływu, mogę się rozszerzyć. No, sporo tego prestiżu stracę. Ale tutaj nie będziemy rozszerzać. Chociaż moglibyśmy, bo... tutaj możemy rozszerzyć wpływy. Dobra. No i mamy gówno co prestiżu, ale... Oho. Dobra, szwedzka jest teraz Gotlandia. Riga, Mecklenburgia już idzie. Ci do Wenden, a ci do Samogicji. Dobra, czyli tu Litwa załatwi za mnie sprawę, nie muszę się pałętać. Dobra, tu jest okazja. Jest, dobra, tu już mam gościa. O, nawet nie wiedziałem jakiego mam. Aha, też miałem. Dobra, zobaczmy jak teraz chłopaki. Aha, znowu mam królewski mariaż. Dobra, oni tu już oblężają. Oblegają. Króli też 6. Co to oznacza? Że opłaca mi się... Nie, oni sobie tutaj poradzą. To... Trevisio. Dobra, to wyślemy ten oddziałek tam. Jak w ogóle mamy z tradycją wojskową? 32%. Mam jednego landskowskiego. Mogę tego ciotowatego władcę zmienić. 2-2-2-1. Poniekąd nie jest taki zły. Tylko, że nie mam następcy, więc trochę ryzykowne byłoby go lokowanie. Ale i tak szlachcic polski dziedziczy, więc... Oj tam! Aha. Dobra, ale tu nic. Tutaj tam... Jest! Akwileja. Dobra, zyskaliśmy. To trzeba jasno powiedzieć. Zyskaliśmy. Dobra. Buch. Jeszcze wzmocnimy jednym oddziałem piechoty z berdyszami chłopaków z Fruli. Istria. Można byłoby tutaj Lanskrońskiego podprowadzić, tylko gdzie? Najlepiej do Chorwacji. I skończyć to oblężenie. Aha, ale nie, dobra, to będziemy kontrolować wszędzie oblężenia. Tutaj już mi Litwa załatwia sprawy. Czy Kurlandia to jest jakaś bogata prowincja? No nie, Memel to też Badziew. Ja myślę, że Lanskroński mógłby podejść faktycznie tutaj do Chorwacji. No będzie to silny dość... teraz już jest mało prawdopodobne. Czyli jednak chodziło o strefę wpływów.
a ja ją mogę jeszcze trochę rozbudować. To jest dobry moment. Tylko na co? Tylko na co? Oni mi oddają połowę podatków. Kolonia. Ale bida. Ale bida. Dobra, rozszerzymy tam na razie wpływy. To będzie tyle, co wpływów na tę chwilę rozszerzę. Mam nadzieję, że to zwiększy moje możliwości, jeżeli chodzi o tutaj wasalizację Alzacji. No i właściwie to muszę się opanować i skończyć na tą chwilę, ale idzie naprawdę dobrze, bo kraina ta to jest naprawdę duże podatki. Tutaj jest 16, 20, 14, 14. No to liczyć 45, 65 i połowa od tego to jest 33 rocznie. Czyli no moje dochody no wzrosną może nie jakoś dramatycznie dużo, ale to jednak się przełoży. To jednak się przełoży. Wkrótce będę miał wysoko rozwiniętą technologię rondową. No, myślę, że naprawdę jest dobrze. Tutaj troszkę niestety, ale teraz rośnie mi zużycie. Ale to dobra, dociągniemy do końca roku. Myślę, że tu już zakończymy kwestię kwestie krzyżaków. Fajnie nawet, że Ozylia jest nie moja. Znaczy, że Gotlandia jest już nie krzyżaków, zajęta przez Szwedów, bo no ja nie mam floty, żeby tam podpłynąć. Moi, no niby mamy Klenburgię, ale to trudno byłoby im walczyć z krzyżakami. Teraz ogarnę im tutaj te dwie, no jedne z lepszych prowincji. Dobra. To na razie. Trzymajcie się.